A na koniec zdjęcia pana Ryszarda wysłane na adres widzowie@fakty.com. To zdjęcia nowego ronda w Oleśnicy. Tydzień temu firma położyła tam nową nawierzchnię. Pan Ryszard to uwiecznił, ale na drugim zdjęciu widać już, jak ekipa zdejmuje nowy asfalt i nasz widz pyta, o co chodzi. Sprawdziliśmy i odpowiadamy. Firma odpowiedzialna za budowę użyła materiału kiepskiej jakości. Miasto dało próbki nowego asfaltu do badania. Wyniki potwierdziły te przypuszczenia. I dlatego wykonawca na swój koszt musi asfalt wymienić. Urzędnicy zapowiadają, że prace będą skończone po niedzieli. A na zdjęcia i film od państwa czekamy, przypomnę, pod adresem internetowym widzowie@fakty.com.